którą filmuję z tego powodu. Nie samolot do pokazu. Hańba! 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 To nie jest teatr narodowy! Ty nie jesteś wrogiem kultury, ty jesteś zerem! Będziemy musieli państwa usunąć. A nie tak, nie chcemy takiego dyrektora. Przerywamy spektakl, dopóki państwo nie opuszczą sali. Nie będzie go! Jesteś przejściową, nic nieznaczącą personą w tym teatrze. A ten teatr będzie bez ciebie. Ten teatr będzie bez ciebie istniał i wróci kiedyś do stanu, jaki był. Faustyna, wychodzi pani i co? Wstyd, bo to jest brzydkie! Źle grane! Nie czuje pani nawet, że to jest dobra rola! Nie potrafi pani zagrać! Żenujące! Żenujące! Idziemy wszyscy! Chodzimy! Wrócić pieniądze! Zwrócić pieniądze! Panie Knopisz, właśnie powiedziałem. Panie Gzata! Panie Knopisz! A tu był kiedyś teatr. To samo do pani. Pamiętamy tą tradycję. Co to ma wspólnego z Limbergiem i z tą sztuką? Co to ma wspólnego z tą sztuką? Nie smaczy. Nic nie. To jest żałos. Jaki to jest przekaz, proszę państwa? Powiedzcie tej widowni przekaz. Pomyślcie o tym. Zdawajcie się w tym rozchodzie. Zbawcie się dalej, wy też. To nie jest pana teatr. To może pan pokazać swojej żonie. Pan za moje pieniądze tutaj się bawi. Za moje jako podatnika. To jest teatr narodowy, to nie jest komercyjna scena, gdzie pan może stać na głowie. I to nie jest pana własność. I to nie jest pana własność. Płacimy podatki. To, co ten teatr ma w swoim dorobku. Proszę pana, w tym czymś to nie ma co przeszkadzać. Palec to pan wie, pan się może do pod kran włożyć i domyśl. Do państwowego. Tak, do komercyjnego to możecie tam nie wiedzieć. Dostaje kilkanaście milionów, kiedy inne umierają i zdychają. I za to mają tą kasę i to, że zapłacą wam potem to, żebyście byli po 15 zł, żeby zapełnić salę, bo dla niego tylko to się liczy. To się nie liczy teatr, który ma wagę swoją. Zobaczyć spektakl. Bardzo proszę. Coś takiego oglądać, to jest nie do oglądania. To nie jest do oglądania. Proszę państwa, nie zrobimy nas. Przepraszam, bo jakieś lekarstwa wypadły. Bardzo proszę.
I bawcie się dalej. Naszym kosztem. Naszym kosztem. Idziemy następnym razem. Panie serdecznie. A poprosimy o zwrot bilety, za bilet. Mam nagranie. A jak nie załatwisz, żeby tu było pełno, obojętnie kto, dzieci, nie dzieci, się ściąga szkoły. Tak, że jest premierowy pokaz dla studentów. To jest przerażające. Bardzo przepraszam. Tak? Słucham? Nie ściąga się dzieci jak są gimnazja? To nie ma? Nie ma. Nie ma pan, akurat nie jest... Ja bym pan to zapytał. Czy pan jest tu przyjął? Swoje dzieci... Ja powiedziałam, że 15 lat i to nie jest ten dla mojego dziecka, 15 lat dla nas i też. Natomiast to jest mój wybór rodzica. Ja jestem rodzicem. Tylko nie każdy wie, na co przychodzi do państwa. Bo ja na przykład nie spodziewam się czegoś takiego. Czy stream pada? Pada słowo chuj, pieprze Jezusa, czyli po prostu po angielsku potem jest. Czy to stream nie ma nic wspólnego? To jest oszukiwanie ludzi. To jest Strindberg. Ja znam Strindberga, bo pracowałem z tym. Szanuję zdanie każdego widza. Proszę mi wyjść. Mam prośbę, pani mówię, pani tu pracuje. Tak? Panie prezydencie. Czy można panią prosić o przekazanie aktorom wyrazów współczucia? To samo powtarzam. Współczucie nie panu Globiszowi, bo on nie przyszło ci to zdrowie. Pewnie muszą, bo im ktoś kazał. Człowieka szanowałem, jego drogę i tak dalej. I że jest nam jakby wszyscy byli jednej myśli, to by nie musieli... Ale tak naprawdę to nie jest jakby główny adresat. Głównym adresatem jest dyrektor Klata i minister, który tutaj go posadził i mianuje wszystkich innych dyrektorów. Bo aktor ma wybór przecież, jeżeli się... Ale jak nie ma gdzie pracować? A nie ma gdzie pracować. Jeden z aktorów tego teatru został zwolniony. Wiem o tym, dlatego mówię, że mają wybór. Został zwolniony za to, że... Pracują lat tutaj koko trochę, a pan Klata 10 miesięcy dopiero. No nie poszukujmy się. Zupełnie kto tego Klatę tu posadził? Nie panuje nad tym zupełnie. Nie wiem, czy on wie w ogóle... Co jest grane w poszczególnych teatrach, w takim teatrze uznanym jak Stary Teatr w Krakowie? Czy on ma pojęcie, o czym, na co daje pieniądze? Nasze pieniądze. Nasze, czyli podatnika. Przecież za nasze pieniądze promuje się kulturę. Natomiast trudno to nazwać kulturą. To przecież to jest jakiś bełko. To jest szambo. To jest szambo. Nudny dodatek. Nudny. Poza tym powtarzające się te sekwencje. W tych wszystkich różnych rozwiązaniach, które wydawałoby się są trochę pod młodzież, pod publiczkę i tak dalej. Ta muzyka pseudo-satanistyczna później jest takiego poziomu. I to nie może być tak, że to jest wizytówka, teatr narodowy, scena narodowa w Polsce. Kiedyś to była wizytówka Krakowa. Teraz ludzie nie chcą chodzić do tego teatru. Musi się zmienić dyrektor, musi się zmienić program, nie mogą być szykanowani aktorzy, że się ich wyrzuci i że będą pod presją, albo będą grali u niego te wariactwa, albo nie. I to nie jest jedyny spektakl. No chyba, że spektakl. Chcemy skończyć z teatrem, bo to jest na dobrej drodze do zakończenia po prostu. Będą same seriale w telewizji. I będzie fajnie, będziemy nie? Tylko pytanie... Zbierają również już aktorzy Teatru Starego. Zbierają już o jego odwołaniu. Sprawa tak wygląda. Teatr jest bardzo podzielony. I większość starej gwardii, prawdziwych aktorów jest przeciwko temu dyrektorowi. Oni sami zbierają. Dołączymy się, będziemy mieli kilka tysięcy podpisów, zrobimy duży panel dyskusyjny na temat tego, co się dzieje z kulturą w Krakowie czy w Polsce, jeśli głównie chodzi, przede wszystkim jeśli chodzi o teatr. Znaczy, smutne jest to, że nadużywa się Strindberga, nadużywa się Świnarskiego, który gdyby to widział, to by się w grobie przewrócił. No to tak nie może być po prostu. Są wyjątkowo niedobre. Czyli to jest hodowanie, wynaradawianie z duszy ludzi. Bierze płacz. Dlaczego protest? Dlatego, że to jest teatr narodowy. A to, co pan Klata wymyślił, to jest, nie wiem, rozsiewanie satanizmu, wyniszczanie godności ludzkiej. Nie dlatego tylko, że to jest teatr narodowy, ale dlatego, że to jest pokazywanie wszystkich najgorszych instynktów i to jest wyuzdanie, deprawowanie i na to się prowadzi młodzież.
Dziękujemy. Będziemy to w jakiejś innej formie kontynuować. Musimy na pewno zrobić dyskusję wokół tego publicznie. Ja też byłam na trylogii, no to też to samo, jest tragedia. Pomyśleć, że ja w tym czasie byłam. A ja tu byłam na nocy listopadowej, na wyzwoleniu po prostu. I ja pamiętam, to była świętość. Czy to, co się dzieje w teatrze, jest nie do pomyślenia? Nawet biorąc na poważnie tę sztukę, ona jest po prostu bezsensowna. Gdybyśmy chcieli ją od samego początku oglądać tak zupełnie poważnie, ona nie ma najmniejszego sensu. Te dialogi nijak się mają do siebie, więc naprawdę oglądanie tego to jest strata pieniędzy. Absolutnie, no uważam, że nie ma po co przychodzić w tej chwili tutaj do teatru. A teraz 30 listopada będzie premiera Akropolis. Ciekawe, co się stanie po raz kolejny z Wyspiańskim tutaj. A jeśli chodzi o młodych ludzi, panie są no, tutaj wyjątkiem, że panie protestują przeciwko tego typu? To znaczy, razem z nami wyszła grupa młodych osób i już w trakcie spektaklu starałyśmy się tak obserwować reakcję ludzi i też no, ja miałam wrażenie, że ludzie to oglądają, ale tak naprawdę też nie widzą w tym najmniejszego sensu. I śmianie się z takich bzdur, zupełnie prostackich dowcipów, scen, to naprawdę nie ma najmniejszego sensu, bo są inne miejsca, żeby coś takiego oglądać, a nie teatr.